zachętą mówię, że będę okrutny 20 minut. To nie jest 25 minut, to jest 20 minut. Pani profesor Agnieszka Kolasa-Nowak jest kierownikiem Zakładu Socjologii Wsi i Miasta na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Jest socjologiem, zajmuje się, z tego co mi tu napisano, koncepcjami socjologii historycznej, zmianami systemowymi w Polsce, w ujęciu socjologicznych interpretacji. Więc krótko mówiąc, należy do tego grona socjologów, z którymi współpracujemy jako historycy. To nie na zasadzie, że z innymi nie, bo się nie lubimy, tylko są tacy, którzy chcą z nami współpracować, wychodzą, przychodzą na nasze konferencje, zapraszają nas na swoje, a są tacy, którzy uważają, że jest to tak wielka różnica między dyscyplinami naukowymi, że ogólnie nie ma o czym mówić. Pani profesor, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestnictwa w konferencji. Chcę tylko powiedzieć, że z pierwszego wykształcenia jestem historyczką, skończyłam najpierw studia historyczne tu, właśnie w studiach historii UMCS-u. I to bym powiedziała, że nigdy tak daleko nie odeszłam od swojego pierwszego wykształcenia, mam nadzieję. Proszę Państwa, najpierw parę słów chciałam wyjaśnić, w jaki sposób będę przedstawiała, jak ten temat tutaj, żeby pokazany, podjęłam. Otóż dwa cele przyświecają. Jednym celem jest to, co jest napisane, pokazanie ustaleń socjologów na temat wpływu powojennych zmian własnościowych na przemiany struktury społecznej i na inne interesujące socjologów, a związane z tym zagadnienia. Drugim jednak celem, bo ja mnie interesują analizy pewnej interpretacji czy konceptualizacji socjologów, pracy socjologów nad materią swoją, a zatem chcę też pokazać Państwu to troszeczkę w ujęciu historycznym, też chronologicznym, a mianowicie pokazać, jak zmieniały się lub też być może nie tak bardzo zmieniały się, jak nam się wydaje, konceptualizacje czy ustalenia socjologów polskich, podkreślam, trudno może na to pisać, na temat tego bardzo ważnego wydarzenia, tych bardzo ważnych przemian przez kolejne dekady od lat 50. do współczesności. Tą współczesnością będę chciała zakończyć. Pozwolę Państwu, że będę posługiwała się przez oczami, już dlatego, że będą one ilustracją pewnych dalszych tez. Tam będą po prostu cytaty, myślę, to cenniejsze cytaty, mam nadzieję, z analiz socjologicznych z dekad różnych, z 50., 60., 80. czy 2000. lat, na interesujący nas temat. Pierwsze, na co chciałam zwrócić uwagę, że kontekst właśnie ten, i to nie jest mój kontekst, ja po prostu myślę, że Państwu relacjonuję w dużym stopniu tak, jak to w moim przekonaniu wygląda w dyskursie socjologicznym. Kontekst problematyki przemian własnościowych i skutków społecznych jest taki, że mówimy tutaj, że coraz bardziej też nasila się to myślenie w kategorii modernizacji imitacyjnej, modernizacji społeczeństwa peryferyjnego, zacofanego gospodarczo, społecznie, kulturowo. I on jest dosyć stałym chyba kontekstem, on już występował w latach 50. i trwał później. To pierwsza taka sprawa. Pierwsza dekada powojenna, jeśli mówię o myśleniu socjologów, w ogóle najpierw może parę słów o środowisku socjologów i pozwolą Państwo, że posłużę się takimi autorytetami jak Jerzy Szacki czy Antoni Sułek, którzy o kondycji polskiej socjologii ciekawie się wypowiadają. Więc w pierwszych latach trzeba podkreślić, że twórczość socjologów, refleksja badaczy społeczeństwa polskiego nad nim samym, po pierwsze była kontynuacją zainteresowań z lat 30. i wcześniejszych. Po drugie, środowisko to było wcześniej już też przekonane o pewnej konieczności głębokich reform społecznych, o narastaniu pewnych problemów, zwłaszcza problemu ze wsią w Polsce przedwojennej. Poza tym, w związku z tym to przedwojenne postulaty, jak napisałam, awansu społecznego były dla nich w latach 50. czy 60. jakby pewną kontynuacją tych dawniejszych zainteresowań. Wreszcie, pewnie co było interesujące dla badaczy, Polska stała się laboratorium. Każdy naukowiec jest zainteresowany, jeśli ma takie doświadczenie unikalne, w którym może badać przemiany. Zresztą widzę tu pewne analogie, nie ukrywam, że widzę analogie między tymi wydarzeniami, a na przykład tym, jak transformacja postkomunistyczna
stała się także pewnym dla socjologów interesującym laboratorium badawczym. Niemniej, jak pewnie Państwo wiedzą, po 1948 roku do połowy lat 50. instytucjonalna w ogóle socjologia została zlikwidowana. Jako nauka burżuazyjna, no nie będę się, bo to nie jest jakby przedmiotem, nie istniała rzeczywiście. I po 56, odżywając zupełnie w dobrym takim kondycji, przyjęła jednak zupełnie inną postać, jak mówią badacze, zerwała sporo z tej ciągłości z poprzednimi epokami, przede wszystkim z dorobkiem socjologii okresu międzywojennego Polski, a natomiast nawiązała bardzo wyraźne inspiracje z światową i głównie amerykańską wtedy socjologią. I tak w zasadzie pozostało pewnie do dzisiejszego okresu. Zaczynając od pierwszych dekad, pod hasłami właśnie takimi, czyli tej społecznej rewolucji i awansu społecznego, odbywały się te, czy dokonywano tych pierwszych analiz. I tutaj po pierwsze zostały jednoznacznie zinterpretowane jako fundament tej społecznej rewolucji właśnie przemiany własnościowe, o których tutaj mówimy. Chcę tylko nadmienić, że w kolejnych dekadach forsowna, narzucona, jak pisano w socjologicznych analizach, forsowna, narzucona industrializacja była także jakby kolejnym etapem pewnej głębokiej rewolucji społecznej czy przekształceń struktury społecznej. Koniec ziemiaństwa w tamtych czasach nie był analizowany. Tutaj cytuję Jana Szczepańskiego, ówczesnego bardzo wpływowego, ważnego polskiego socjologa z tekstu z roku 60. Nie ma systematycznych badań, gdyż ich nikt nie prowadzi. Natomiast istniał nurt bardzo ciekawych badań, wtedy rozwijanych przede wszystkim przez Józefa Hałasińskiego, który już w latach 30. zaczął te badania, czyli przed wojną. Z jednej strony na temat warstwy inteligenckiej, ta słynna krytyka czy pamflet na ta społeczna genealogia inteligencji polskiej, ale także jego szeroko zakrojone, jak widzą Państwo, bardzo szeroko zakrojone badanie pamiętników, ponad 5 tysięcy pamiętników młodych chłopów. To był jakby drugi rzut jego badań, które prowadził już przed wojną. To był wtedy projekt pod tytułem Młode pokolenie wsi, a potem to już było Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. W związku z tym miał materiał porównawczy pokazujący postawy ideowe, oczekiwania, interesy, dążenia środowisk wiejskich, zwłaszcza młodych ludzi przed wojną i w okresie, w latach no właśnie 61-62, bo wtedy były gromadzone te pamiętniki. I w nich opisano rodzące się nowe tendencje w tej grupie i ewidentnie w takich kategoriach, że te tendencje społeczne i mentalne są skutkiem przemian własnościowych, które dokonały się w czasie wojny i oczywiście w pierwszych latach powojennych. I wreszcie też taki tutaj do tego cytat. Ta nowa wtedy projektowana klasa jako podstawowa, czyli klasa robotnicza, z taką refleksją właśnie, że formuje się z nowych ludzi, którzy napłynęli ze wsi, z elementów miejskich, ale przede wszystkim z młodzieży wiejskiej i także miejskiej. Jednak pisząc o tej nowej inteligencji, która, no, jak potem się mówi o tej inteligencji technicznej, czy nowej zupełnie grupie, to już w 58 roku tenże Józef Hałasiński, który tak przedtem krytycznie spoglądał na inteligencję przedwojenną, napisał, że produkcja, czy tworzenie, prawda, nowej grupy inteligencji nie powiodła się, dlatego że zaczęto już zauważać, iż on, ci ludzie awansując, właściwie nawiązują do wartości, do stylu życia tradycyjnie kojarzonej z tą przedwojenną inteligencją. Tak? Czyli że nie udało się tutaj zaprojektować i wykonać powstania tej socjalistycznej czy nowej inteligencji pracującej. To są badania, jakby analizy tak na bieżąco właściwie robione. Parę słów o tym, jakby można powiedzieć, pierwsze efekty społeczne, w strukturze społecznej tych przemian własnościowych i wyniki badań socjologicznych, które były prowadzone, jak Państwo widzą, w 60-tych latach, na co zaczęto zwracać uwagę, jakie tam wtedy przynajmniej były wyniki tych badań. Zwracano uwagę, tutaj mówię o Stefanie Nowaku, jednym z, no, z nestorów, klasyków w ogóle polskiej socjologii, ponad 40% wzrost pozycji społecznych w porównaniach międzypokoleniowych
właśnie w latach 60. Szczepański pisał o tym, że ponad 80% osób wtedy mających wyższe wykształcenie uzyskało je po wojnie i ponad 50% wstępujących u schyłku lat 50., bo później za chwilę to powiem, to się zmieni, na uczelnie wyższe miało chłopskie lub robotnicze pochodzenie. Szacowano, ile osób wyemigrowało ze wsi w tym czasie, były to bardzo duże liczby. I przedmiotem badań stała się także nowa kategoria, zupełnie przedtem nieznana, a ogromna, jak Państwo widzą, kategoria społeczna chłoporobotników. Notabene to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ ona zanikła po roku 89 i są interpretacje ciekawe, które mówią, że właśnie ta kategoria społeczna przejęła główny ciężar kosztów transformacji ustrojowej, tych społecznych oczywiście. No i wreszcie zaczyna się rysować też taki ważny w przyszłości w socjologii polskiej lat 70. problem rozbieżności czynników statusu społecznego, inaczej mówiąc najprościej tego, że w realiach PRL-u zachęta do zdobywania wykształcenia, wysoka, jakby zachęcanie do tego faktu nie równało, czy jakby nie okazywało się, że to wykształcenie się po prostu nie opłaca. I to są te z lat 80. czy 70. już później badania pokazujące tą rozbieżność czynników, że robotnicy wykwalifikowani, choć na skali prestiżu notowali się może niezbyt wysoko, na skali zarobków bardzo wysoko w porównaniu z lekarzem, profesorem czy innymi zawodami wymagającymi sporego wykształcenia i kwalifikacji. Tutaj chciałam Państwu przytoczyć pewne cytaty, a ja ten slajd po prostu omówię. Bardzo ciekawe w latach 60. i takie wiarygodne wydają się być nie tyle analizy socjologiczne takie ogólne, bo one są pewnie no właśnie pod wpływem specyficznej nowomowy i pewnego schematu, również ideologicznego. Natomiast bardzo interesujące są badania monograficzne, to znaczy badania na przykład takie jak profesora Wierzbickiego, Żmiąca w pół wieku później, dlatego że Jan Stanisław Bystroń 50 lat wcześniej badał wieś Żmiącą koło Nowego Sącza. I potem tą monografię powtórzył Tadeusz Wierzbicki. Podobnie Władysław Adamski badał społeczności wiejskie i to, co oni zauważali, to w samej strukturze wsi, relacjach społecznych, te rewolucyjne przemiany własnościowe nie przyniosły takich rewolucyjnych wcale zmian. Mówili raczej o wzmożeniu się istniejących wcześniej tendencji i raczej lokowali proces industrializacji jako ten ważniejszy w przemianach wsi niż same przemiany struktury własnościowej. Chciałabym zwrócić uwagę na to, co na samym może dole jest. Rolnicy, którzy najwięcej zyskali, w sensie ci, którzy dostali ziemię w reformie rolnej, ich wciąż wysoko ocenianej pozycji wynikającej z posiadania ziemi, pisał Adamski, nie towarzyszy podobnie wysokie uznanie i poważanie w środowisku wiejskim. Tak? Czyli to, że oni byli inaczej postrzegani niż ci tradycyjni, porządni gospodarze na wsi. Teraz parę słów o takim pojęciu, które się zwykle kojarzy, kiedy mówimy o efektach przemian własnościowych, o tym już tu wielokrotnie przytaczanym awansie społecznym. On jest tutaj przedmiotem badań i wprawdzie na tym slajdzie pokazuję Państwu badania z lat 60., za chwilę pokażę bardzo ciekawą analizę z roku 97., która nie neguje, a raczej potwierdza to, co tutaj jest też w tym slajdzie pokazane. Rzeczywiście nastąpiło otwarcie kanałów rekrutacji na stanowiska inteligenckie i pozycje zarządcze, przy czym już wtedy pisano, że to zjawisko miało miejsce przez krótki okres i już w połowie lat 60. w krakowskim środowisku akademickim robione były badania i już tam było widać spadek tego odsetka młodzieży pochodzenia robotniczego chłopskiego na studiach wyższych, na Uniwersytecie Jagiellońskim czy Akademii Medycznej i już zaczynały odtwarzać się po prostu ta warstwa inteligencka, czyli te dzieci to były głównie dzieci z inteligenckich rodzin. To szczególnie chciałam Państwu pokazać, dlatego że jest to przez profesora Henryka Domańskiego zrobiona analiza w 1997 roku, w którym on postarał się, tam jest bardzo, odsyłam do tego tekstu ze studiów socjologicznych, bardzo wyrafinowana statystyczna analiza, w której on pokazuje zagregowane dane mówiące o tym, chciał po prostu porównać, czy transformacja ustrojowa po 1989 roku w podobny sposób otwarła
kanały awansu społecznego i mobilność pionową w Polsce, jak 48-52. I okazuje się, że porównając oczywiście różne, przy okazji można zobaczyć różnice między krajami postkomunistycznymi czy wtedy komunistycznymi, to jeśli popatrzymy na Polskę, to wprawdzie rzeczywiście takie wzmożenie, otwarcie tej struktury nastąpiło i między 48 i 52 i między 88 a 93. Niemniej to pierwsze było znacząco większe. To jest komentarz profesora Henryka Domańskiego do tych badań, który mówi, że struktury otworzyły się na pewno, ale czy wzrosła równość szans? To pytanie nie jest już takie jakby może oczywiste jak samo otwarcie się kanałów mobilności i awansu. Niemniej pokazuje, że rzeczywiście także i ta równość szans była nieco wyższa w okresie 48-52, przy czym wyjaśnia także, że splot okoliczności historycznych był wtedy duży, również efekt 6 lat okupacji i wojny i strat demograficznych, jak napisałam, czy też zahamowania szans awansu w czasie wojny, kiedy po prostu nie istniały szanse zdobycia wykształcenia, zwłaszcza wyższego. I wreszcie, wracając do jakby porównań ze współczesnością, taka ciekawa wydaje mi się teza, że transformacja postkomunistyczna nie była prostym powrotem, tak jak pisał to Ralph Dahrendorf, niemieckiego pochodzenia socjolog, Lost Children Return Home, ale raczej po wstrząsie z lat powojennych i później oddalającym społeczeństwo do krajów rozwiniętego kapitalizmu, systemy te postępowały niezależnymi torami, po czym nastąpił wstrząs drugi, który jednak był słabszy od tego pierwszego. Teraz chciałam przez chwilkę zająć się, jaki według socjologów wpływ tych zmian strukturalnych na system wartości Polaków. Zacytuję tu tylko bardzo świetny, wybitny tekst Stefana Nowaka z 1979 roku, System wartości Polaków. To ten tekst, w którym słynna teza o próżni społecznej została sformułowana, w której Stefan Nowak formułuje takie oto tezy, że w wyniku silnego przetasowania dawnych grup społecznych nastąpiło także jakby naruszenie dawnych struktur aksjologicznych i po zburzeniu przez procesy historyczne starych ośrodków krystalizacji wartości nie zadziałały nowe, dostatecznie efektywne czynniki krystalizacji wartości, które by ukształtowały możliwie spójne struktury aksjologiczne. I tu dalej jest właśnie rozumowanie o tej próżni społecznej w Polsce. To jest też jakby daleko późniejszy, ale efekt tych przemian. I parę słów, no bo jeśli mówimy o systemie wartości, kiedy mówimy o przekształceniach własnościowych, o wywłaszczaniu, no to pojęcie egalitaryzmu, prawda, czy nastawień egalitarnych, to jest to, czym socjologowie się tutaj musieli zająć. W badaniach zespołu Stefana Nowaka właśnie z lat 60., ale opublikowanych, jak Państwo widzą, w pełni w 91 roku, stąd jest tak przypis sformułowany, egalitaryzm okazał się być niezależny od stopnia oficjalnej ideologii, tak? I to, że równość, która podzielana była przez wielu z badanych przez ten zespół Polaków, być może wyjaśniona była dawniejszą, XIX-wieczną jeszcze proweniencją ideową w polskim społeczeństwie niż tylko wpływem ideologii czy też samych przemian w strukturze społecznej. I wreszcie, to ciekawe, tu na końcu w badaniach sprzed 10 lat Wojciech Zaborowski pokazał właśnie, że narasta w młodych pokoleniach, narastają postawy antyegalitarne, a pokolenia starsze, czyli właśnie jakby wychowane na doświadczeniach tej rzeczywistości społecznej okresu komunistycznego, tam przetrwały. Parę słów, bo rozmawialiśmy tutaj dzisiaj także o tych grupach, które zostały, jak brzydko pisano, zlikwidowane w wyniku tych przemian własnościowych. Otóż interesujące badanie socjologowie podjęli to w ostatnich latach, jak Państwo widzą choćby po przypisie, gdzie na nowo sięga się do elit postszlacheckich i do ich funkcjonowania obecnie w polskim społeczeństwie i ich znaczenia, szczególnie to, co tu zaznaczałam na czerwono, te mechanizmy powiązań tego środowiska z innymi kluczowymi grupami społecznymi i polami instytucjonalnymi dzisiejszej współczesnej Polski. I wreszcie to chyba będę zbierać ku końcowi. Podsumowując, chciałabym powiedzieć, ponieważ ja zajmuję się zwykle analizami właśnie
transformacji ustrojowej po 89. Rzeczywiście w analizach socjologicznych transformacji akcentuje się przede wszystkim to, że komunizm był pewnym etapem szerszych procesów długiego trwania, procesów naszej części świata wywoływanych najczęściej odgórnie przez etatystyczne działania, czyli przez państwa, modernizacji, która ten jej etap, jakim było PRL, nazywany jest, jak państwo widzą, selektywną, nieudolną, odwróconą czy pozorną. Natomiast mówi się o tym, co wydarzyło się po 89 roku, nie tylko jako właśnie rewolucji w imię powrotu do normalności, ale także, że została ona stworzona w interesie teoretycznym nieistniejących jeszcze grup społecznych, to znaczy cały pakiet choćby reform Leszka Balcerowicza był w interesie tych grup, które właśnie w efekcie tego miały powstać lub miały być w pewnym sensie odtworzone po tych zmianach, o których tutaj mówimy. Ciekawym tematem jest badanie tak zwanych ziem zachodnich, pod względem takim, że zostały one znacznie głębiej, ich struktura społeczna zmieniona, a także jak odbija się to także na ich mentalności. Są takie tezy, że one są dużo bardziej zaawansowane w przemianach, pożądanych przemianach modernizacyjnych, właśnie dlatego, że nie więzi ich ta tradycja w mniejszym stopniu. I wreszcie tutaj przywołuję tą znaną dosyć pracę ostatnią o tych analizach porównawczych. I wreszcie to są już rzeczywiście dwa ostatnie slajdy. Przypominam Państwu, w tym roku wyszła taka dosyć chyba głośna, echem odbyła się książka. To nie jest książka socjologiczna, jest raczej antropologiczna, ale ona właśnie podejmuje taką oto perspektywę, że te lata, łącznie z latami II wojny światowej, są o tyle interesujące do jakby nowej interpretacji oczekują, czy pewnego ujęcia nowego, odmiennego w sensie kulturowym, nie tylko jako zmiany struktury społecznej, ale także tożsamości zbiorowych i pewnych wyobrażeń, mentalności. I to już jest rzeczywiście ostatni slajd, bo wydaje mi się, że ten cytat z Andrzeja Ledera mógłby to zakończyć. Dzisiaj od nas, naukowców, zwłaszcza w naukach społecznych, wymaga się użyteczności tego, co robimy, więc chciałam pokazać w tym sensie, oczywiście troszkę żartując, ta użyteczność powracania, dlatego że tutaj widać taki również polityczny charakter. Andrzej Leder pokazuje, że istnieją grupy społeczne czy kategorie, które poszukują tożsamości, współczesne grupy, i w związku z tym uświadomienie sobie swojego miejsca wymaga jednak uznania trudnej genealogii, pisze na przykład, i uznania, że prawie wszyscy jesteśmy dziećmi owej nieszczęsnej, przeprowadzonej cudzymi rękami okrutnej rewolucji przeorania polskiej tkanki społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Od razu przechodzimy dalej. Jako następny głos zabierze profesor Tadeusz Wolsza, który jest wybitnym znawcą historii stalinizmu w Polsce, szczególnie tego takiego złego oblicza, więzienia, obozy, represje, tego typu rzeczy, jak i jest dziejopisarzem emigracji w Polski po II wojnie światowej, szczególnie tej londyńskiej. I tak na marginesie, poza mikrofonem, bo na pewno nie wszyscy wiedzą, Tadeusz Wolsza jest tym samym Tadeuszem Wolszą, który pisuje tony naukowych książek i nie tylko naukowych na temat szachów. Tak, takiej gry. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, postaram się w swoim wystąpieniu przekazać trochę informacji o tym, jak polska emigracja polityczna oceniała, opisywała przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 44, przełom 49-50. O cezurach, jeśli chodzi, to w zasadzie data wyjściowa jest prosto wytłumaczalna. Opinie, oceny zaczęły się od momentu wkroczenia Armii Czerwonej na ziemię polskie i powolnym instalowaniu tutaj władz komunistycznych. Ta górna, ona dla mnie jest bardzo czytelna, dlatego że to jest okres, kiedy kończą się takie poważne badania i
prace analityczne ekspertów emigracyjnych na temat wydarzeń, powiedzmy sobie, z gatunków gospodarczych i społecznych. Przełom 49-50 to ostatnie takie bardzo ważne prace, jeśli chodzi o tę tematykę. I stąd ja nie próbowałem swojego referatu ciągnąć do 56 roku, dlatego że byłby wtedy pewien problem źródłowy, aczkolwiek oczywiście są na ten temat materiały, jak chociażby broszury i prasa, niemniej jednak to, co jest najciekawsze, najważniejsze, kończy się w roku 1949 i 50. Ja tylko przywołam tutaj najważniejsze tytuły tych prac, które pozostają najczęściej w maszynopisie. Być może teraz staraniem Instytutu Pamięci Narodowej zostanie uruchomiona właśnie seria drukowania kilku najciekawszych tego rodzaju opracowań. To jest stan obecny w Polsce, to jest z 1946 roku, później takie obszerne memorandum rządu polskiego z powodu planu Marszala i perspektywy wejścia Polski do Zjednoczonej Europy, później polityka gospodarcza w Polsce po odzyskaniu niepodległości i trzy ostatnie to Polska pod reżimem komunistycznym, sprawozdanie sytuacji z kraju 44-49 oraz Polska w roku 1950. To byłyby chyba te najważniejsze prace, które powstały właśnie na jakiej bazie, bo emigracja była o tyle w gorszej sytuacji, że cały obraz wydarzeń w kraju i tego wszystkiego, co tu działo się w sferze gospodarczej i politycznej, budowała na bazie różnego rodzaju informacji i dokumentów, do których mieli dostęp. Przede wszystkim były to meldunki wysyłane z Polski przez przedstawicieli różnych partii politycznych, które miały swoje siedziby w polskim Londynie. Była to działalność wywiadowcza, były to informacje wysyłane czy zdobywane od zachodnioeuropejskich, amerykańskich dyplomatów, była to analiza prasy krajowej, była to również analiza dokumentów, które wydawały władze w Warszawie. W związku z tym nie dziwcie się Państwo, że ten obraz niekiedy był ułomny, on ma pewne luki i niekiedy jest to taki, powiedzmy sobie, bardziej obraz Polski widziany z perspektywy polskiego Londynu niż bardziej taka dogłębna analiza. Niemniej jednak, kiedy spróbowałem to chociażby częściowo sprawdzić, na ile to jest prawdziwe i wiarygodne, to ta wiarygodność i prawdziwość jest bardzo wysoka. Na szczegóły oczywiście niekiedy są wątpliwej wartości. Jeśli chodzi o ocenę sytuacji rolnictwa, ja będę mówił o dwóch sprawach. W zasadzie referat mój dotyczy trzech spraw. Dotyczy rolnictwa, chłopów jako takich i kolektywizacji, później nacjonalizacji przemysłu robotników oraz perspektywy wejścia Polski do Zjednoczonej Europy, bo tam były bardzo pogłębione analizy gospodarcze. Ten trzeci wątek pominę, natomiast skupię swoją uwagę na tych dwóch, które wymieniłem na samym początku, czyli będę mówił o chłopach i kolektywizacji oraz o nacjonalizacji i robotnikach. I będę mówił jakby z dwóch perspektyw, czyli tej pierwszej 44-45, czyli punkt wyjścia oraz takie później spojrzenie podsumowujące 49-50, czyli jakby po jakimś czasie próba spojrzenia na to, jak to wszystko wyglądało po kilku latach. Jeśli chodzi o punkt wyjścia, to w 1945 roku w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej powstała taka specjalna komisja rolna. Na czele tej komisji stanął inżynier Antoni Kotiużyński, który w ogóle zajmował się problematyką wsi i rolnictwa. I większość tych opracowań, różnych ekspertyz i tych różnych ocen i opinii wychodziło spod jego pióra, aczkolwiek oczywiście nie wszystkie, ale warto przywołać to nazwisko, bo bardzo często będę odwoływał się do jego ustaleń. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych oceniano, że rolnictwo w kraju przed wejściem wojsk sowieckich do Polski znajdowało się w ogóle na niezłym poziomie, to znaczy znacznie lepszym niż zwykliśmy to szacować
z kilku powodów. Mianowicie wskazywano na to, że był dobry stan upraw, zaopatrzenie w inwentarz żywy oraz narzędzia. I później zauważono, że pogorszenie nastąpiło szczególnie po przejściu Armii Czerwonej, która dopuściła się wielu grabieży, niszczenia wsi, zasiewów, i to zostało wyartykowane w kilku znanych mi dokumentach. Eksperci migracyjni wskazywali, że celem Sowietów było osłabienie drobnych gospodarstw chłopskich do tego stopnia, by one straciły charakter samowystarczalnych jednostek. Jak się Państwo domyślacie, tu jest jakby takie podprowadzenie już pod problematykę kolektywizacji wsi polskiej, aczkolwiek mówienie w 1945 roku o kolektywizacji oczywiście w Polsce jest przedwczesne, niemniej jednak tutaj migracyjni eksperci wskazywali, że prędzej czy później Polska pójdzie tą drogą, dlatego że znalazła się w sowieckiej strefie wpływów i ta sprawa jest już przesądzona. I tym też tłumaczono jakby reformę rolną, czyli to, czego doświadczyli chłopi w Polsce. Argumentowano, że ta reforma jakby zmuszała chłopów prędzej czy później do kolektywizacji z tegoż powodu, że po prostu te gospodarstwa, które powstawały, nie rokowały nadzieję na samowystarczalność i na utrzymanie się rodzin. Przede wszystkim dlatego, że były za małe. Tutaj pojawiały się informacje o takich gospodarstwach, które miały 1 do 3 hektara. Informowano, że były gospodarstwa 5-hektarowe, aczkolwiek zdaniem emigracyjnych ekspertów gospodarstwa nawet 5-hektarowe w niektórych wypadkach nie dawały jakby racji bytu. Emigracyjni specjaliści informowali, że dopiero gospodarstwa 10-hektarowe mogą dać gwarancję samoutrzymania się. Mówiono nawet o gospodarstwach 25-hektarowych, takich rodzinnych, które no jakby nawiązywały do pewnych tradycji rozwiązań zachodnioeuropejskich, ale to jakby jest tylko jeden z takich wątków tematycznych. Generalnie w tych wszystkich publikacjach, które miałem, czy przy wszystkich opracowaniach, które miałem okazję oglądać, pojawia się informacja, że w zasadzie los wsi jest przesądzony. Natomiast cała polityka państwa i komunistów wobec chłopów jest bardzo przemyślana. Mianowicie chodziło o to, by stworzyć wieś zantagonizowaną, taką, gdzie będą cały czas konflikty. Informowano, że liczba chłopów bezrolnych wbrew pozorom nadal jest duża. Tutaj szacunki były różne, nawet wskazujące na około 4 miliony osób, które znalazły się w takiej właśnie sytuacji. Ponadto dość dużo miejsca poświęcono takiej sprawie, mianowicie próbie inwigilowania chłopów, czy też oddziaływania takiego ideologicznego. Tu wskazywano na takie różne inicjatywy, jak ruch łącznikowy pomiędzy fabryką a wsią. Pojawiły się informacje o agitatorach wiejskich, informatorach wiejskich, którzy mieli do wykonania pewne działania o charakterze politycznym. Także w sumie ten obraz, no, zdaniem emigracji nie był różowy i nie rokował dobrze dla przyszłości polskiej wsi. I generalna konkluzja była taka, że no, prędzej należy spodziewać się właśnie kolektywizacji, bo do tego dąży Związek Sowiecki, który jakby ustala warunki gry na ziemiach polskich. Jeśli chodzi o oceny związane z przemysłem i robotnikami, to tutaj większość analiz rozpoczynała się od informacji
dotyczących grabieży Polski przez wojska sowieckie, przez Armię Czerwoną oraz czegoś, co jakby wskazywało, że Polska powoli staje się tutaj takim zapleczem dla Związku Sowieckiego. Gdy przeglądamy dokumentację wysyłaną z kraju do polskiego Londynu przez różnego rodzaju wywiadowców, współpracowników władz Rzeczypospolitej Polskiej, to tu dosłownie pojawiają się informacje o dziesiątkach zakładów pracy, które zostały bądź wywiezione w całości, bądź ograbione z tych najważniejszych urządzeń fabrycznych. To są huty na terenie Górnego Śląska. To jest zdewastowany zakład Cegielskiego w Poznaniu. To są praktycznie rzecz biorąc wszystkie przedsiębiorstwa włókiennicze w Bielsku Białej. Dalej strategiczne zakłady lotnicze w Mielcu. Praktycznie rzecz biorąc wszystkie fabryki i zakłady, i większe zakłady przemysłowe położone na terenie Białegostoku, okręgów białostockiego, lubelskiego i rzeszowskiego. Do tego wskazywano również na jakby próbę złączenia Polski ze Związkiem Sowieckim szlakami komunikacyjnymi. I tu jako takim koronnym przykładem jest informacja, że zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemię polskie zostały zmienione szlaki komunikacyjne, czyli Lwów został połączony z Krakowem i Katowicami linią kolejową o rozszerzonych torach, czyli takie, jakie torowiska funkcjonowały w Związku Sowieckim. Dla ekspertów emigracyjnych była to taka bardzo istotna informacja, że to prawdopodobnie ma doprowadzić do takiego gospodarczego połączenia Polski ze Związkiem Sowieckim. Sowieci traktowali Polskę jako łup wojenny, zwłaszcza te ziemie, które należały wcześniej do III Rzeszy. W związku z tym uważano, że dzięki tej modernizacji, zmianą szlaków kolejowych, wywóz zakładów przemysłowych z Polski będzie postępował szybciej. Zresztą nie tylko wywóz urządzeń fabrycznych, ale również w ekspertyzach znalazły się informacje, że wywożono polskich robotników. Przede wszystkim sprawa dotyczyła górników z Górnego Śląska, którzy wręcz byli porywani nie tylko z zakładów pracy, ale z ulic, kiedy wędrowali czy szli, udawali się do miejsca swojego pracy, czyli do kopalni. Informowano, że tu skala zjawiska jest duża i jest to ogromnie niebezpieczne dla polskiej gospodarki. Jeśli chodzi o samą nacjonalizację przemysłu, to stwierdzono, że to jest w zasadzie potwierdzenie czegoś, co zostało zrealizowane, że to nie jest żadna reforma, żadna zmiana, bo praktycznie rzecz biorąc władze komunistyczne w Polsce urzeczywistniły to, co przeprowadziły już wcześniej. To jest tylko przyklepanie czegoś, co już od dawna funkcjonuje. Próbowano spojrzeć na jakby kondycję polskiej gospodarki, czyli szukano dobrych i złych stron w tej gospodarce, czyli mocnych branży i słabych. I nie potrafię tego ocenić w tej chwili, nie jestem specjalistą, ale na przykład za takie mocne oceniano przemysł metalowy, chemiczny i górnictwo. Najgorzej zaś zostały ocenione przemysł skórzany oraz przetwórczy. Przetwórczy nie dlatego, że brakowało surowców, ale dlatego, że brakowało przede wszystkim opakowań, zarówno szklanych, jak i blaszanych. I takim fajnym przykładem, który jest przywoływany w jednej z tych opracowań, jest problem jakby rybołówstwa. Wskazywano, że kutry rzeczywiście przywożą dobre połowy, jest tego dużo, tylko nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. W związku z tym część połowów z powrotem wracała do Bałtyku z uwagi na brak opakowań blaszanych. Innym ważnym wątkiem, który pojawia się, jeśli mówimy o sprawach gospodarczych, to jest współzawodnictwo pracy. I to rzeczywiście jest taki duży dział, jeśli chodzi o analizę sytuacji gospodarczej w Polsce.
nawiązują tutaj specjaliści do wzorów sowieckich, są przywoływane w ekspertyzach informacje o ruchu szturmowym, o Aleksieju Stachanowie, o rekordach sowieckich. Później autorzy przechodzą do omawiania tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Pewnie nie zdziwi Państwa informacja, że oczywiście bohaterem numer jeden jest Wincenty Pszczowski. Bardzo dobry przykład, zwłaszcza z perspektywy emigracyjnej, dlatego że Pszczowski zakończył swoje życie bardzo szybko po osiągnięciu tych rekordowych wyników. W związku z tym był takim łatwym tematem do opisania i do wskazania, jaki charakter posiada współzawodnictwo pracy, że jest szkodliwe, niebezpieczne i praktycznie rzecz biorąc nie przynosi korzyści, ale same szkody. Taką ciekawą informację, ona jest prawdopodobnie nieprawdziwa, chociaż nigdy nie zdołałem jej ani potwierdzić na tak, ani na nie, jest jakby też informacja dotycząca Wincentego Pszczowskiego, mówiąca o tym, że w momencie, kiedy już leżał w szpitalu i te jego dni były policzone, niedaleko szpitala był ulokowany duży oddział wojskowy, właśnie młodzi ludzie, bo próbowano wykorzystać właśnie tych młodych ludzi, krew do przetaczania, ratując życie Wincentego Pszczowskiego, no ale ja nie potrafiłem tego zweryfikować, czy była to informacja prawdziwa. Również Hubert Wilk, który zajmuje się współzawodnictwem pracy, nie znalazł jakby potwierdzenia, na ile to jest prawda, na ile to jest wymysł któregoś z emigracyjnych publicystów. Ciekawe są również informacje na temat współzawodnictwa pracy kobiet w Polsce. To też spotkała się z taką ogromną krytyką. Są dane, tak jak to oni szacowali, ile kobiet jest zaangażowanych w tę pracę. Pisano o nocnej pracy kobiet, krótko mówiąc, wskazywano, że jest to rzecz niepojęta, antyhumanitarna i niedopuszczalna, żeby kobiety były odseparowane od rodziny i zatrudniane w godzinach nocnych na trzecią zmianę. Jeśli chodzi o dokumentację imigracyjną, to również pojawiają się w niej informacje, domyślam się, że 3 minuty, informacje o ruchach strajkowych, które były wówczas w Polsce. Mówimy tu o latach 46-47. Tutaj oczywiście ta wiedza jest ułomna, bo biorąc pod uwagę pracę Łukasza Kamińskiego, to wiemy, że tych wydarzeń było znacznie więcej. Natomiast tutaj wskazuje się na, w 1946 roku na 25 strajków, później w 1947 na ponad 100. Aczkolwiek emigracyjni eksperci dysponowali dość taką interesującą wiedzą na temat takich najważniejszych wydarzeń, czyli na temat wydarzeń w Gdańsku, w Nowym Porcie oraz w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim, strajków, gdzie były ofiary śmiertelne. Być może dlatego przykładano do tego większą wagę, by wskazać na represyjność reżimu komunistycznego w Polsce wobec robotników zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu. Zbliżając się, proszę Państwa, do końca swojego wystąpienia, chciałbym ustosunkować się do tytułu naszej konferencji. No właśnie, czy rewolucja społeczna, czy dzika przebudowa. Z tego, co pisano na emigracji, sprawa jest, no, myślę, jasna i klarowna. Te wszystkie zmiany, zarówno które były i w rolnictwie, i w przemyśle, zmierzały, tak to pisali emigracyjni specjaliści, do sowietyzacji Polski bez oglądania się na koszty i skutki. Jeżeli sięgam pamięcią i próbuję poszukać coś dobrego w tych emigracyjnych opracowaniach o polskiej gospodarce i o polskim rolnictwie, to tak na dobrą sprawę tam nie widać optymizmu i nie widać pozytywnych ocen. Jeżeli są, to można je policzyć na palcach jednej ręki. Dziękuję. Bardzo dziękuję także za wzorową dyscyplinę czasu. Teraz ostatni w tym bloku
profesor Dariusz Jarosz będzie mówił o przekształceniach własnościowych w polityce mieszkaniowej w Polsce w latach 44-56. Profesor Dariusz Jarosz jest jednym z najwybitniejszych badaczy historii społecznej Polski Ludowej. Kiedyś się zastanawiałem, czy jest grupa społeczna większa, której nie badał. Więc chyba wojskiem się nie zajmowałeś nigdy. W taki bardziej... No dobrze, ale wszystkie poza tym wąsko i szeroko rozumiane przebadałeś, opisałeś oczywiście najlepiej chłopów. A poza tym w drugim wcieleniu, o czym nie wszyscy koniecznie PRL-iści wiedzą, profesor Jarosz jest jednym z nielicznych, bo to bardzo niewielka grupa historyków PRL-istów zajmujących się polityką zagraniczną, głównie relacjami polsko-francuskimi w okresie po II wojnie światowej, nie tylko dosłownie po drugiej, ale także no, aż właściwie do końca lat 70. włącznie. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, polityka mieszkaniowa nie cieszy się jakimś zbytnim zainteresowaniem historyków, co zrozumiałem, próbując się nią zajmować. Znaczy pomieszanie, skomplikowanie materii prawnej, socjologicznej, historycznej, z zakresu polityki społecznej jest tak ogromne, że rozwikłanie tego, co nazywamy polityką mieszkaniową, mieszkalnictwo, budownictwo mieszkaniowe, strategie związane z uzyskaniem mieszkania jest tak złożone, że no stanowi wyzwanie dla kogoś, kto no jest historykiem przede wszystkim. Próbowałem sobie radzić z tym wyzwaniem, czytając pracę z zakresu prawa, z zakresu socjologii i tych różnych dziedzin pokrewnych. No i myślę, że przynajmniej na swój użytek te parę rzeczy udało mi się wyjaśnić. Skupię się w swoim wystąpieniu na latach 45-56 ze względu na konferencję i chciałbym zacząć od takiej ogólnej konstatacji, że polityka mieszkaniowa w Polsce po II wojnie światowej i rozwiązania wówczas wprowadzone były efektem działania dwóch podstawowych czynników, o których zresztą już częściowo tutaj dyskutowaliśmy, czyli takich ideowo-programowych priorytetów rozwiązania kwestii mieszkaniowej przez stabilizujących swoją władzę komunistów. No i z drugiej strony były to realia sytuacji mieszkaniowej w Polsce, które były określane przede wszystkim poprzez skutki II wojny światowej, w tym szczególnie zniszczenia wojenne, przemieszczenia ludności, zmiany terytorialne, to miało istotny wpływ na kształtowanie polityki mieszkaniowej. Wydaje mi się, że można tę politykę mieszkaniową i te kwestie własnościowe z nią związanych podzielić na dwa okresy. Pierwszy to jest lata 44 do 38-9. No i drugi taki twardy stalinizm, powiedzmy tam od 39 do mniej więcej 56. Czym się charakteryzował ten pierwszy okres? Otóż już dekret PKWN-u ograniczał się do zapowiedzi rozpoczęcia rozładowania nędzy mieszkaniowej. Nie znajdziemy tam innych informacji dotyczących, w jaki sposób to należy zrobić. Ale już 7 września 1934 roku został wydany ten słynny dekret o komisjach mieszkaniowych, który wprowadzał pojęcie przydziału dla każdego dla mieszkańca przestrzeni mieszkalnej. To prowadzenie pojęcia przydziału było bardzo istotne i stanowi takie nowum w polityce mieszkaniowej w dwudziestowiecznej Polsce. Wprowadzenie tego dekretu o komisjach mieszkaniowych również dawało możliwość dokwaterowywania do mieszkań osób, rodzin, w zależności od ustalonej dla danego miasta normy mieszkaniowej metrów kwadratowych przypadających na jedną osobę. To kształtowało się różnie w różnych miastach. Po drugie, ten dekret o komisjach mieszkaniowych określał wysokość komornego sublokatora w stosunku do głównego lokatora, czyli nie można było tak swobodnie kształtować sobie czynszu nawet w kamienicy prywatnej, co było ograniczeniem prawa własności, rzecz jasna. No i regulował sposób zajmowania mieszkań. To był ten dekret, który potem te zasady, które tu zostały sformułowane,
przeszły do praktyki polityki mieszkaniowej i ustawodawstwa w okresie późniejszym. Bo dekret o komisjach mieszkaniowych został już wkrótce zmieniony, zamieniony na uchwalony w 21 grudnia 1945 roku dekret o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu, który dawał władzom no właśnie możliwość kontrolowania przydziałów mieszkania. Był bardzo restrykcyjny, zwłaszcza ta norma dotycząca publicznej gospodarki lokalami, wprowadzona najpierw w kilku miastach, potem stopniowo rozszerzana. Ta publiczna gospodarka lokalami była w gestii organów kwaterunkowych, rzecz jasna. Jeżeli mówimy o tym okresie, to specyfiką było również taka no, skrajna bolszewizacja prawa mieszkaniowego, a za tą skrajną bolszewizację prawa mieszkaniowego uznaję wprowadzenie dekretu z sierpnia 1936 roku o nadzwyczajnych komisjach mieszkaniowych. Było to rozwiązanie tymczasowe, które trwało tam do końca 1937 roku, ale polegało mniej więcej na tym, że niezależnie od władz kwaterunkowych istniał kolejny organ, który mógł kogoś wprowadzić do danego lokalu. To było takie rozwiązanie promowane przez Komisję Centralną Związków Zawodowych. Miało służyć no, znalezieniu mieszkań dla robotników, przynajmniej taka była ideologia tego dekretu. No i faktycznie do końca 1937 roku szacuje się, że dzięki no, temu dekretowi, regulacjom, które on przewidywał, robotnicy, czy udało się uzyskać 88 tysięcy izb mieszkalnych dla, no, pisano, że głównie robotników. Innym rozwiązaniem, które wówczas które już wówczas zostało wprowadzone i którego skutki no, mamy do dzisiaj, no to jest oczywiście dekret Bieruta dotyczący Warszawy o własności użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy z 26 października 1935 roku, który rozrywał taką no, rzymską zasadę własności gruntu i nieruchomości, która na nim się znajduje. No pani profesor Machnikowska wie o tym lepiej. No była taka zasada, która została przez ten dekret, jak sądzę, rozerwana. Ten dekret przekazał wszystkie grunty w Warszawie w granicach w dniu wejścia w życie dekretu, czyli w listopadzie, 21 listopada 1935 roku, na własność gminy. Nastąpiła innymi słowy tak zwana komunalizacja. Wskazane akty prawne no oczywiście drastycznie zmieniały dotychczasowe stosunki własnościowe. Ta kontrola czynszów, o której mówiłem, była jednak rozwiązaniem, które było praktykowane wcześniej. Ja przypomnę, że w 1919 roku, potem na początku lat 20. były w Polsce międzywojennej wprowadzane regulacje prawne dotyczące ograniczenia wysokości czynszów przy pewnych kategorii domów mieszkalnych. Więc to, co się stało po wojnie, no, oczywiście jest w innych warunkach, ale być może próbą nawiązania do tego typu rozwiązań. To wszystko tworzyło taki administracyjno-dotacyjny system gospodarki mieszkaniowej. Innymi słowy, władze państwowe decydowały o tym, nie tylko kto ma mieszkać, nie tylko jaka jest powierzchnia mieszkania, nie tylko jaki jest czynsz, ale władze coraz bardziej zaczęły decydować o tym również, gdzie te nowe mieszkania, gdzie te nowe osiedla mieszkaniowe mają być budowane, szczególnie w okresie po 1949 roku. Jeżeli mówię, że w tym pierwszym okresie do 1948-1949 roku próbowano wprowadzać pewne elementy pragmatyzmu wynikające z sytuacji po II wojnie światowej, czyli realia sytuacji mieszkaniowej, to mam na myśli kilka tutaj regulacji prawnych. Po pierwsze chodzi o tak zwany dekret o remontach już z 1935 roku, który obowiązywał bardzo długo w PRL-u. Poza tym dekret ustawę z 1947 roku o popieraniu budownictwa i też z 1947 roku ustawę o ulgach inwestycyjnych. Nie wgłębiając się w ideologię, ideę tych dekretów, tych ustaw, tej legislacji, chodziło o to, żeby inicjatywa prywatna również uczestniczyła w odbudowie i budowie nowych mieszkań czy budynków mieszkalnych na pewnych zasadach, no wówczas uznawanych za preferencyjne.
I no, takim awantażem najważniejszym, który wynikał z podjęcia takiego budownictwa, było zwolnienie z rygorów dekretu o publicznej gospodarce lokalami. To było bardzo istotne i to je trwało, znaczy obowiązywała tego typu regulacje obowiązywały mniej więcej do 1938-1939 roku. Stalinizm zmienia oczywiście filozofię polityki mieszkaniowej, w pewnym sensie przynajmniej. Polityka mieszkaniowa zostaje znacznie zaostrzona. Postępująca ideologizacja tej polityki powoduje, że rozwiązania wówczas przyjęte są bardzo restrykcyjne. I wydaje się, że w tym okresie przyjęto taki najbardziej surowy w okresie PRL-u reżim administracyjno-prawny dystrybucji i korzystania z lokali mieszkalnych. System gospodarki administracyjno-dotacyjny, system gospodarki mieszkaniowej, no, polegający na jej finansowaniu z funduszy państwowych, kierowaniu za pomocą metod administracyjnych, to on wówczas no, był najdalej posunięty. Polityka mieszkaniowa została bardzo znacznie podporządkowana gospodarce planowej jako takiej. Efektem takiego myślenia było utworzenie w 1938 roku Zakładu Osiedli Robotniczych. Zakład Osiedli Robotniczych, który budował, administrował, zajmował się całością polityki i budownictwa mieszkaniowego. Państwo wzięło na siebie ciężar, niemal wyłącznie ciężar budownictwa mieszkaniowego. Dość powiedzieć, że w latach 1950-1955 około 74% ogółu izb mieszkalnych, czyli około 70% mieszkań w Polsce wybudowanych zostało przez inwestorów uspołecznionych właśnie, nie przez prywatnych właśnie inwestorów. Zdecydowana większość mieszkań była przydzielana przez władze kwaterunkowe, więc uzyskanie przydziału zależało od no właśnie władz administracyjnych, była decyzją administracyjną. W związku z tym, że stało się to decyzją administracyjną, stworzyło to pole, taką szarą strefę do różnych nadużyć, różnych strategii legalnych, półlegalnych czy wręcz nielegalnych. Te pule mieszkaniowe, które były przydzielane różnym ministerstwom, instytucjom, zwłaszcza w Warszawie, powodowały, że narodziła się taka praktyka wyszarpywania mieszkań, jak pisano w ówczesnych dokumentach. Kolejny element bardzo istotny tej polityki to jest również specyficzny stosunek do spółdzielczości mieszkaniowej. Spółdzielczość mieszkaniowa no, próbowała się odrodzić po II wojnie światowej, natomiast w sposób, jaki była traktowana, no, trudno uznać za popieranie spółdzielczości. Ten stosunek był wręcz dyskryminacyjny, co było związane chyba z szerszymi procesami politycznymi. No, spółdzielczość jako kojarzona z Polską Partią Socjalistyczną no, coraz bardziej była na cenzurowanym w związku z, no, ze zmianami systemu politycznego. Myślę, że z tym również należy wiązać ten stosunek do spółdzielczości mieszkaniowej. No, paradoksalnie zdarzało się często tak, że spółdzielcy, którzy próbowali dostać się do swoich mieszkań, na które musieli płacić przed wojną, mieli jakieś kredyty do spłacenia, nagle przyjeżdżając do Warszawy, po tam skąd ich los, tam gdzie byli w czasie wojny, zastawali swoje mieszkanie zajęte przez kogoś z tak zwanego kwaterunku. I w praktyce ówczesnej bardzo trudno było kogoś takiego wykwaterować z mieszkania spółdzielczego. To powodowało no, wiele zadrażnień między władzami spółdzielczymi, a komitetami blokowymi, które były taką instytucją obrony tych lokatorów z kwaterunku. Zwłaszcza w latach 40. ta sytuacja była bardzo, bardzo skomplikowana. W latach 50. też spółdzielczość mieszkaniowa znajduje się na marginesie całej tej polityki mieszkaniowej. To ten system przydziału mieszkań, o których mówiłem, przez władze kwaterunkowe no, wzmacniał taką tendencję do ich dystrybucji przy użyciu różnych kryteriów socjalnych, które zostały wpisane w ówczesne prawodawstwo.
te realia polityki mieszkaniowej sprawiały, że uzyskanie mieszkania stało się polem nadużyć, zwłaszcza w strukturach władzy. Wiele na ten temat można znaleźć w aktach zarówno partyjnych, jak i Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, no innych różnych dokumentach rozrzuconych w bardzo różnych zespołach archiwalnych. Przekształcenia własnościowe, o których mówiłem, które dokonały się po wojnie, miały pewien specyficzny charakter na tak zwanych ziemiach odzyskanych. To ta sytuacja na ziemiach odzyskanych wynikała z osobnych regulacji. No, przypomnę Państwu, że osadnictwo miejskie, kwestie własnościowe w osadnictwie miejskim były regulowane przez dekret z 6 września 1936 roku o przekazywaniu przez państwo mienia nierolniczego na obszarze ziem odzyskanych i byłego wolnego miasta Gdańska. No, nie wchodząc w szczegóły, nie jestem tutaj prawnikiem i nie czuję się w pełni kompetentny, ale z tych różnych akt wytworzonych przez instytucje polityczne wynika, że procedura nabywania własności była bardzo czasochłonna. Entuzjazm władz dla tego przedsięwzięcia słab wraz z postępami stalinizacji. I na tym natępie tej akcji, spowolnieniu tej akcji, oprócz tych ogólnych kwestii, o których wcześniej powiedziałem, mogły się odbić również nastroje tymczasowości charakterystyczne dla ziem odzyskanych. Często jak się czyta prace dotyczące mieszkalnictwa na tak zwanych ziemiach odzyskanych, to mierzy się zmniejszenie poczucia tymczasowości ludzi tam mieszkających tym, kiedy zaczęły w skali bardziej masowej być budowane domy prywatne na tych terenach. I z tych różnych opracowań wynika, że gdzieś w latach 60., na początku lat 60. ludzie zaczynają na ziemiach odzyskanych budować własne domy mieszkalne, co by oznaczało, że to poczucie tymczasowości nieco się zmniejszyło. Podaję to na odpowiedzialność tych, którzy o tym pisali. Szczegółowo tego nie badałem. Warto również pamiętać, że stworzone procedury i to ta prawodawstwo, ta legislacja, zwłaszcza niskiego szczebla, powodowała, że uzyskanie własności po prostu się nie opłacało. To widać na przykładzie, pozwolę sobie użyć jednego przykładu dotyczącego powiatu białogardzkiego w województwie szczecińskim. Użytkownik domu z ogródkiem, który tytułem czynszu dzierżawnego płacił gdzieś tam na początku lat 50. 150-180 zł miesięcznie, z tym, że remonty przeprowadzone były na koszt zarządu miejskiego. Z chwilą nabycia nieruchomości na własność zmuszony byłby do wpłacania raty miesięcznej w wysokości 950-1300 zł oraz do przeprowadzenia remontów na koszt własny i opłacania świadczeń. Woda, tam czyszczenie kominów, ubezpieczenie, wywożenie śmieci. Ten typ regulacji zniechęcał do nabywania tej własności. W rezultacie możemy powiedzieć, w rezultacie tych procesów około 400 tysięcy nieruchomości zaewidencjonowanych na ziemiach odzyskanych do przekazania. Do przekazania wyznaczono 110 tysięcy do połowy 1950 roku. I wydano około 16 502 orzeczenia sprzedaży. To pokazuje, jaka był rozdziew między tymi, którzy faktycznie mieli nieruchomość zaewidencjonowaną i tymi, którym wydano akty orzeczenia sprzedaży, które były bardzo ważne. Wreszcie chciałbym powiedzieć nieco na koniec o skutkach. No, skutki są długofalowe. Znaczy, po pierwsze, jak się czyta te różnego rodzaju akta, zwłaszcza ekonomiczne, to wynika z nich ewidentnie, że ten typ gospodarowania, utrzymywania niskich czynszów powodował dekapitalizację zasobów mieszkaniowych. One rzeczywiście niszczały ludzi. To widać nie tylko w takich twardych szacunkach dotyczących dekapitalizacji, ale to można odczytać, jeżeli mieliśmy w rękach jakieś wspomnienia ludzi, pamiętniki z ziem odzyskanych, jak wyglądają miasteczka na tych ziemiach gdzieś w połowie lat 50., jak one są zaniedbane. To jest jeden skutek społeczny, który wydaje mi się istotny. Kolejny jest
interesujący i dotyczy nie tylko tego okresu. Otóż jeden z młodych historyków zajmujących się spółdzielczością mieszkaniową postawił taką tezę, że ten kształt polityki mieszkaniowej, który wówczas mieliśmy, wpływał na konformizację postaw wobec władzy. Znaczy, myślenie jest następujące. Jeżeli mieszkanie staje się elementem przydziału władz administracyjnych, władz państwowych, to oczywiście łatwo, to jest element konformizowania postawy wobec władzy. Jeżeli ktoś, przydział mieszkania zależy arbitralnie od władzy, no to ta władza może to mieszkanie zabrać, może to mieszkanie dać. No, ten typ myślenia i ten typ rozumowania dotyczy nie tylko okresu, który poświęcony jest mój referat, ale można go rozciągnąć i dyskutować również w okresie późniejszym. Po drugie, wydaje mi się, że innym skutkiem tej polityki mieszkaniowej jest narastanie takich zachowań czy postaw roszczeniowych. Ja kiedyś, pisząc książkę o polityce mieszkaniowej, budownictwie mieszkaniowym, nadałem jej taki nieco publicystyczny tytuł „Mieszkanie się należy”. Znaczy takie przekonanie, że mieszkanie, że państwo powinno przydzielić mieszkanie komuś, komu się to należy z przyczyn społecznych, jest bardzo charakterystyczne i myślę, że zostało zakorzenione w tej polityce mieszkaniowej, o której mówię, czyli tej z lat na pewno 44-56. To wydaje mi się bardzo istotne. Kolejny bardzo ważny element to są drogi do mieszkania. No jeżeli jest tak, że mieszkanie jest w tym okresie było przede wszystkim przedmiotem takiej gry między tymi, którzy chcieli je dostać i tymi, którzy je dawali, no to to stwarzało różnego rodzaju pole do różnego rodzaju strategii, tych właśnie nielegalnych, półlegalnych. Innymi słowy, te drogi do mieszkania były skutecznie patologizowane. Strategie mieszkaniowe w tym okresie, w okresie stalinizmu, były bardzo różnorodne. W aktach, na które się już powołałem, Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkolnictwem Gospodarczym, można znaleźć wiele informacji dotyczących mniejszych, większych afer korupcyjnych związanych z przydziałami mieszkań. Można znaleźć informacje dotyczące wyrzucania ludzi z mieszkań celowo na pewien okres, żeby potem to mieszkanie zostało zajęte przez lokalnego przedstawiciela władzy. To szczególnie dotyczyło Niemców na ziemiach odzyskanych, gdzie często nawet na chwilę, na kilka dni ich wysiedlano, żeby zagrabić ich mieszkania. To dotyczyło również strategii związanej z dokwaterowywaniem. No, zwykle mało nie chcielibyśmy mieszkać w jednym mieszkaniu z kimś, kto jest nam zupełnie obcy, pochodzi z innej grupy społecznej, ma inne nawyki, ale jeżeli już musimy z kimś mieszkać, no to wolimy mieszkać przynajmniej czasami z rodziną, nawet szerszą rodziną. Jeżeli jest taka alternatywa, ktoś obcy albo rodzina, no to wolimy zameldować, dokwaterować rodzinę chyba, żeby z nami mieszkała. I ta strategia była często stosowana właśnie w latach 40. czy na początku lat 50. Zastanawiałem się, czy możemy mówić o jakichś pozytywach tej polityki mieszkaniowej. No, przydział mieszkań, znaczy po pierwsze ta polityka mieszkaniowa dotycząca również w jakiś sposób budownictwa mieszkaniowego, przynajmniej modulująca to budownictwo mieszkaniowe, doprowadziła do tego, że w latach 45-69, w tym okresie odbudowy, udało się odbudować około 600 tysięcy mieszkań. W okresie następnym, w latach 51-60, wybudowano około 1 milion mieszkań. W ramach rygorów tej polityki mieszkaniowej, w której tkwiliśmy przy wszystkich różnicach do 1989 roku, udało się w sumie w całym PRL-u wybudować ponad 7 milionów mieszkań. Kończyliśmy PRL ze stanem 10 milionów mieszkań. Dla porównania, w okresie II Rzeczpospolitej wybudowano plus minus 2 miliony mieszkań i liczba mieszkań w 1938 roku, w innych granicach oczywiście, to było około 7 milionów. Także polityka, konkludując, chciałbym powiedzieć, że polityka mieszkaniowa, która była realizowana w latach 44-56, liberalizowana potem w latach następnych, stanowiła pewien kod genetyczny,
którym funkcjonowali ludzie, którzy chcieli dostać mieszkania i którzy mieszkali aż do 1989 roku. Mówiliśmy tu wcześniej o tak zwanym użytkowaniu wieczystym. No to było coś, co funkcjonowało w innej formie przed 1961 rokiem, potem po 1961, aż do początku lat 90. Dziękuję.